Bądź pozdrowiona, Pani, Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba. Ciebie On uświęcił z Najświętszym, umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym, Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona pałacu Jego, bądź pozdrowiona przybytku Jego, bądź pozdrowiona domu Jego, bądź pozdrowiona szato Jego, bądź pozdrowiona służebnico Jego, bądź pozdrowiona matko Jego. I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu. Pozwoliłem sobie rozpocząć to rozważanie od modlitwy, którą przed 800 laty ułożył święty Franciszek, aby wyrazić swoje umiłowanie wobec świętej Bożej Rodzicielki, uświęconej przez Ojca Niebieskiego i tej, którą wyznaje w tej modlitwie jako uczynioną Kościołem. Wybrałem tę modlitwę z różnych powodów. Może ten pierwszy, najbardziej chyba oczywisty, to dlatego, że autorem jest właśnie święty Franciszek, że pozwolę sobie tak powiedzieć, mój ojciec, nasz zakonodawca, jako franciszkanin, ilekroć mogę tylko, pochylam się nad tym, co zostawił nam w spuściźnie, nad tymi tekstami, które on przemyślał, przemodlił, które po części zapisał własnoręcznie, albo też dał komuś do zapisania, pozostawił nam w dziedzictwie, bo to jest taka bardzo prosta teologia, ale prosta nie znaczy, że płytka. Ona naprawdę bardzo głęboka jest. Na lata przed Soborem Watykańskim Franciszek dostrzegł w Matce Bożej właśnie tę osobę, która została uczyniona Kościołem. Uchwycił tę prawdę, że Kościołem jest się wtedy, kiedy pozwalamy Panu Bogu zamieszkać w nas. Kiedy my dzisiaj z tym dziedzictwem Soboru Watykańskiego II odkrywamy tę prawdę, że to Bóg zamieszkuje pomiędzy nami i w naszych sercach i dlatego właśnie tworzymy Kościołem, tę prawdę już głosił święty Franciszek, tak jak powiedziałem, 800 lat temu. To jest coś pięknego. Człowiek potrafi, korzystając z darów Bożych, przenikać te głębokości Bożych tajemnic. Tego Bożego dobrodziejstwa, szczodrobliwości, tego, jak Bóg dzieli się swoją świętością. I to, co święty Franciszek tutaj w tej modlitwie mówi o tej świętości, uczyniona Kościołem, ale uświęcona przez Ojca Niebieskiego. Bóg podzielił się swoją świętością w wyjątkowy sposób z Maryją. Kiedy dzisiaj mówimy, przyjmując jeszcze raz i ponownie Matkę Bożą jako swoją patronkę, właśnie w tej tajemnicy niepokalanego serca, to jakby automatycznie łączymy ją z tą tajemnicą niepokalanego poczęcia, bez grzechu poczęta, mówimy w tej popularnej, krótkiej modlitwie, wezwaniu, akcie strzelistym, ale spróbujmy popatrzeć na to szerzej. To niepokalane serce Maryi to nie jest tylko postrzegane w ten sposób, że ono jest wolne od grzechu, ale jest coś więcej, bo jest skierowane ku świętości. Ono jest ukierunkowane całe na Boga. Kościół jest nie wspólnotą ludzi, którzy nie chcą grzeszyć. Kościół jest wspólnotą tych, którzy chcą być świętymi. I w tej naszej codzienności próbujmy się wystrzegać tego, byśmy nie patrzyli na naszą codzienność jak tylko uciekanie przed grzechem. My nie mamy uciekać przed grzechem, my mamy chcieć świętości, zmierzać do tej świętości. I kiedy przyglądam się tej dzisiejszej modlitwie jako takiemu refrenowi tej homilii, to chcę właśnie to dostrzec. Niepokalane serce Maryi jako coś, co nas pociąga, coś, co nami kieruje ku czemuś piękniejszemu. Maryja tutaj przez świętego Franciszka ukazana jako obraz Kościoła. Ta pierwsza powołana do tego, by stawać się Kościołem właśnie przez poczęcie, zrodzenie Chrystusa Zbawiciela jest niejako przed nami, jako ten drogowskaz. Ona pokazuje nam drogę do Ojca Niebieskiego. Właśnie w
tajemnicy Jezusa Chrystusa poczętego w jej łonie, narodzonego w Betlejem, ukrzyżowanego. Ta Maryja, którą sam Jezus daje nam za matkę, co też niedawno świętowaliśmy. I kiedy tak myślę o tym, Maryja i jej niepokalane serce ma być dla nas takim drogowskazem, to od razu dalej ten następny krok chcę skierować ku Słowu Bożemu. Ono za każdym razem, kiedy obchodzimy jakikolwiek obchód liturgiczny, jakąkolwiek uroczystość, to Słowo Boże jest takim fundamentem, który chce nam powiedzieć, mówiąc tak bardzo prosto, jak mamy świętować, czy co mamy sobie przypominać. Każda z tych tajemnic, które w ciągu roku obchodzimy, obojętnie, którą byśmy wzięli, dzisiaj bierzemy przed sobą, chcemy postawić właśnie tę tajemnicę niepokalanego serca Maryi, ale każda z tych tajemnic Kościoła, Boga w Kościele, jest jakby prowadzona przez Słowo Boże, które chcemy rozważyć. I popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Ona tak naprawdę, gdybyśmy tak tylko przelotnie spojrzeli na nią, to ona jedynie nam się kojarzy z tego ostatniego zdania. No bo tam jest, to jest wspomnienie, taka krótka wzmianka tylko, że Maryja w tym swoim sercu te wszystkie sprawy zachowywała. Ale to nie może być to świętowanie nasze, nie może być kwestią tylko tego, że my jakąś zrobimy aluzję. To nie o aluzję chodzi, ale głębokość tego Słowa Bożego, tego, co ono naprawdę nam mówi, pokazuje nam w całej rozciągłości, jakie jest to serce Maryi. I pierwsza rzecz, która wpadła mi, że tak powiem, w oko, kiedy czytałem dzisiejszą Ewangelię, to jest to, że Maryja, za wyjątkiem jednego razu, jest pokazana we wspólnocie. Ona jest prawdziwie Kościołem. Bo za każdym razem to jest my albo oni. Maryja nie jest sama. Udawali się, oni się udawali. To nie jest tak, że Maryja zwyczajem świątecznym poszła. Dzisiaj Ewangelia nam mówi, Maryja we wspólnocie, tej wspólnocie domowego Kościoła udawała się zwyczajem, to jest ich zwyczaj, udawać się do miejsca świętego, iść w pielgrzymkę. Jeżeli patrzymy na to właśnie przez ten pryzmat drogowskazu, że Maryja dzisiaj dla nas, dla tej wspólnoty parafialnej, która przyjęła sobie niepokalane serce rodzicielki Bożego Syna jako ten drogowskaz na życie, to możemy się zapytać, czy my pielgrzymujemy? I to nie chodzi tylko o te, nazwijmy je tak, oficjalne pielgrzymki, że oto ktoś, niekoniecznie to musi być ksiądz proboszcz, ale ktoś, jakiś ktoś zaangażowany bardziej, organizuje pielgrzymkę taką oficjalną, pojedziemy do Częstochowy, do Lichenia, czy do Kalwarii Zebrzydowskiej, czy na Jasną Górkę tutaj niedaleko, pojedziemy na pielgrzymkę. To nie tylko te pielgrzymki, ale to jest nasze pielgrzymowanie, chociażby właśnie te doroczne nasze pielgrzymowanie tu i teraz. Co roku tu spotykamy się, Maryja nas gromadzi właśnie przy tej okazji świętowania tej uroczystości patronalnej. Chcemy gromadzić się tutaj w sposób uroczysty. No popatrzmy, jak to wygląda każdą niedzielę, to nasze spotkanie tutaj, a jak ono dzisiaj wygląda. To jest to coś więcej, to jest bardziej uroczyście, chociaż przecież każda niedziela jest tym spotkaniem uroczystym. Każda niedziela wiąże się z tym naszym pielgrzymowaniem do miejsca świętego. Ale dzisiaj to robimy niejako bardziej uroczyście i jakby, no powiem tak, podłączamy się pod świętą rodzinę, która pielgrzymuje na kartach Ewangelii do miejsca świętego. Czy my pielgrzymujemy również i w naszej codzienności? Czy nasze kroki, codzienne kroki są zmierzaniem do miejsca świętego? Czy mamy w naszym życiu codziennym to miejsce święte? To nie musi być daleka pielgrzymka. Ono może mieć raptem nawet i 2 metry. Czy my mamy to miejsce święte w zaciszu swojego domostwa? Czy mamy takie miejsce, gdzie ono jest omodlone? Kiedy bywałem na Ukrainie jako, nazwijmy to tak, misjonarz, to bardzo często, kiedy wchodziłem do jakiegoś domu, tak, to tam był taki specjalny święty róg, święty narożnik, gdzie wisiały ikony, gdzie wisiał krucyfiks w rzymskokatolickich, krucyfiks w grekokatolickich, wisiała ikona, święty kącik, święty kącik. Czy my mamy takie miejsce święte w swoim domu? Żebyśmy mieli gdzie pielgrzymować, gdzie udać się, gdzie byśmy rozpoznali tę świętość.
ale to wiąże się jakby dalej z tym, co nam dzisiaj Ewangelia mówi, kiedy widzimy to takie bardzo pałające serce, nie tylko Maryi, ale świętej rodziny, kiedy oni szukają Jezusa. A gdzieś zgubiło się to, ta więź, ta komunia, gdzieś ona się zgubiła. Nie jesteśmy razem, ale to serce chce szukać. Czy my czegoś takiego poszukujemy? Bo może być tak, że nie ma w naszym środowisku, powiedzmy tak, takiego zwyczaju. Ale czy nasze serce chce poszukiwać Pana Boga? Bo tym, takim trochę cudzysłowie teraz powiemy, miejscem, do którego chcemy pielgrzymować, to jest Księga Pisma Świętego w naszym domu. Czy my chcemy poszukiwać Pana Boga? Czy to nam nie daje spokoju, że On gdzieś jest dalej, poza zasięgiem mojego wzroku, poza zasięgiem moich myśli? Czy my chcemy szukać Boga? Czy nasze życie jako uczniów, uczennic Chrystusa jest poszukiwaniem Pana Boga? Czy nie daje nam to spokoju? Czy wzbudza pewien niepokój? Czy coś jest nie tak w naszym życiu, że zajmujemy się tyloma sprawami, tą naszą wędrówkę życiową gonimy, a nie ma Jezusa? Czy to nam niczego nie mówi? Czy chcemy rzeczywiście zdać sobie sprawę, że nasza droga jest nieustannym poszukiwaniem? Czy też już powiedzielibyśmy sobie tak, ja już przecież wszystko wiem. Już wszystkiego, kto mi co powie więcej. No przecież ja już jestem dorosły, dojrzały, no tyle się już nauczyłem, tyle na pamięć znam, kto mi będzie mówił, co mam robić. Podczas gdy wielcy ludzie, nie tylko ci wielcy w takim znaczeniu teologicznym, religijnym, ale w ogóle wielcy ludzie zawsze wiedzą o tym, że jeszcze są u początku swojej wędrówki do wiedzy, do poszukiwania tego, co jest tak naprawdę ważne w życiu. Jeszcze stoją na początku, w progu jeszcze. I chcą nieustannie pogłębiać, sięgać dalej, jeszcze dalej. I nigdy im nie wystarcza to, co już zdobyli. To charakteryzuje ludzi wielkich, ale również i ludzi świętych, że zdają sobie sprawę z tego, że Bóg jest ciągle nowy. I w ich sercu jest to pragnienie poszukiwania, pójścia dalej. Dalej niż to, co dzisiaj mam. Niż to, co już poznałem, niż to, co osiągnąłem. Chcę poszukiwać. Ale to poszukiwanie, tak jak mówi znowu nam dzisiejsza Ewangelia, niejednokrotnie jest jakby tak trochę, powiedzmy, obarczone cierpieniem. To my, mówi Maria, z bólem serca Ciebie szukaliśmy. To jest ból serca. I teraz znowu pytam siebie samego, czy mnie serce boli, kiedy odejdę od Pana Boga, kiedy stracę z Nim łączność? Czy boli mnie serce? Czy jest we mnie ten niepokój, poszukiwanie, ale czy jeśli się zgubię, tak, jeśli potrzebuję tego sakramentu pokuty i pojednania, czy jest we mnie to cierpienie, że przepraszam, Panie Jezu, zgubiłem się? Czy to jest taka pycha? Bo przecież inaczej się nie da. Czy mnie serce boli? Czy ja rzeczywiście to cierpienie odczuwam właśnie w ten sposób? Nie, że boli mnie, że jestem niedoskonały, bo bardzo często właśnie jest tak, że oto patrzę na siebie i on potrafi, a ja nie potrafię i mnie to denerwuje bardziej niż boli. Albo jeśli boli, to właśnie dlatego, że on to potrafi, a ja nie. Ale czy rzeczywiście jest w mojej przestrzeni serca to ten ból, bardzo wielki ból, to dotkliwe cierpienie z tego powodu, że jestem nie taki, jakim by chciał mnie mieć Bóg? Że nie mam tej łączności. I czy to w jakiś sposób dalej mnie popycha, pociąga do tego, żeby szukać, żeby znaleźć to wszystko. I kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, patrzymy na to pielgrzymujące serce Maryi, tej świętej rodziny, serce tej rodziny, to widzimy jeszcze jedną rzecz. I o ile do tej pory zarówno to pielgrzymowanie, potem to poszukiwanie, ale i również to cierpienie, Maryja wyraża właśnie tym sformułowaniem my. To jest coś wspólnotowego, jako wspólnota Kościoła. O tyle ta ostatnia rzecz jest tak bardzo intymna. Powiedzielibyśmy tylko moja. To jest to rozpamiętywanie, rozważanie, wspominanie. To jest całe to bogactwo tego, co już przeżyłem. I znowu poczujmy się zaproszeni do tego, żeby zapytać samych siebie. Każda i każdy z nas, jak tu jesteśmy, siebie samego zapytajmy, co jest w moich wspomnieniach. Gdybyśmy mieli tak
zamilknąć na chwilę i zadumać się i popatrzeć w ten skarbiec, który każdy z nas nosi w sobie, pamięć, co tam nosimy, o czym wspominamy. Czy tam jest złożone dobro, które Pan Bóg nam uczynił? Czy też musielibyśmy się ciężko zastanowić, gdybyśmy dostali pytanie, co Bóg dla mnie uczynił? Czy ja potrafię z tego skarbca, pielęgnowanego skarbca, wyciągać, tak jak mówi Ewangelia w innym miejscu, te rzeczy stare i nowe? Jak daleko sięgam pamięcią do tych rzeczy, które Pan Bóg mi uczynił? Jak daleko sięga ten skarbiec dobroci Bożej w moim życiu? Czy też tak naprawdę wobec takiego pytania staję bezradny, ręce mi opadają, no bo nie potrafię sobie przypomnieć nic dobrego. Ile razy to, pytając drugiego człowieka, czy przy okazji na przykład sakramentu pokuty i pojednania, spotykałem się właśnie z taką postawą, że człowiek nawet się nie zastanawiał. Zastanawia się nad tym, ile grzechów popełnił, jak daleko odszedł od Pana Boga, jak się pomylił, a wiele osób w ogóle się nie zastanawiało, że oto coś dobrego stało się w ich życiu. Kiedy sięgamy po sakrament pokuty i pojednania, to może powinniśmy zdać sobie sprawę właśnie i z tego, co dobrego się wydarzyło w moim życiu w tym ostatnim czasie. Bo jeśli sakrament pokuty i pojednania ma nas do Pana Boga prowadzić, to nie może być tylko i wyłącznie kolekcjonowaniem grzechów, że my obracamy się tylko wokół tego grzechu i nic poza nim nie istnieje i tak naprawdę przyzwyczajamy się tylko właśnie do tego zbierania, podsumowania, zauważania tego grzechu. A gdzie jest w nas ta uwaga zwrócona na dobro? Mówimy często, w zasadzie w większości, powtarzamy tę formułkę: chcę się poprawić. Bo może zwróćmy właśnie uwagę na tę poprawę. Właśnie w tym rachunku sumienia, kiedy pytamy obok tych grzechów o to, to co ja zrobiłem dobrego? Co Bóg pozwolił mi dobrego zrobić? W jaki sposób wszedł cały, jaki jest, dał mi się? I co uczynił w moim życiu w tym minionym czasie? To są te rzeczy nowe, a te stare, począwszy od sakramentu Chrztu Świętego. Te wszystkie sakramenty inne, Najświętsza Ofiara, ta pierwsza Komunia Święta. Zawsze przypominam, kiedy dzieci przystępują do pierwszej Komunii Świętej, to zawsze przypominam o tym, to my sami powinniśmy sobie przypomnieć to wszystko, co z tym związane. Kiedy wspominamy dzisiaj niepokalane serce Najświętszej Marii Panny, to pomyślmy o tych wszystkich wydarzeniach, które wcześniej przeżywaliśmy tutaj w tym kościele, jak pozwolił nam Pan Bóg cieszyć się tą świątynią. I cały czas ubogacaną tą świątynią pracą naszych rąk, naszymi darami umysłu, wyobraźni. To my przecież, tworzący tę parafię, pracujemy, żeby to było nasze i żeby było jak najpiękniejsze, żebyśmy się mieli czym pochwalić. Tu już na pierwszej mszy świętej ksiądz proboszcz bardzo serdecznie dziękował chórowi, który nam towarzyszy dzisiaj. Znaczy, to nie jest piękne, że znalazła się wspólnota osób, które chcą upiększyć to. A przecież takich pomysłów może być więcej. To jest to, co wydobywamy z tego wszystkiego, co Pan Bóg nam pozwolił przeżyć. Doświadczyliśmy to gdzieś. Ktoś może był na jakimś nawet i zwykłym koncercie. Tak? I teraz pomyślał sobie, a przecież u nas też możliwe to jest. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko taki jeden przykład z wielu, gdzie wydobywając z tego dobrodziejstwa, które wobec nas Pan Bóg okazał, możemy czynić coś pięknego, coś nie tylko pięknego, ale i świętego. Pielgrzymowanie. To pielgrzymujemy wspólnie, indywidualnie, ale jednak wspierając siebie. To poszukiwanie, jeden drugiego brzemiona nosi, kiedy mamy wątpliwości, jeden drugiemu możemy być świadkami. To jest to wspólne przeżywanie cierpienia. Właśnie tym to niesienie brzemienia, ale to rozpamiętywanie swojego sumienia, tego wszystkiego, co w tych najintymniejszych zakątkach naszego serca, naszej pamięci Pan Bóg zostawił, pozwolił nam przeżyć, to jest nasze. I to, jeżeli nie będziemy mieć odwagi raz przyznać się do tego, a potem w jakiś sposób to wydobyć, pokazać, zaproponować,
to o ile będziemy biedniejsi, o całą tę łaskę Bożą, którą Pan Bóg ukrył w tym glinianym naczyniu, kruchym naczyniu, nietrwałym naczyniu, ale to jest skarb. To jest ten skarb Ewangelii, słowa, tych dobrych dzieł, które zobaczyliśmy, które zasmakowaliśmy i którymi możemy się z innymi podzielić. Nie bójmy się naśladować Maryi. Święty papież Paweł VI w jednym ze swoich dokumentów, dokument może trochę niepozorny, ale jakże ważny, bo to był pierwszy dokument, w którym papież wypowiedział się na temat pobożności maryjnej w sposób oficjalny. Dokument nosi nazwę Marialis Cultus. Powiedział takie bardzo ważne rzeczy. Możemy o Matce Bożej dużo mówić. Możemy do Matki Bożej bardzo dużo mówić, do niej, ale starajmy się mniej mówić, a bardziej ją naśladować. Chciejmy naśladować Maryję. Dzisiaj Ewangelia pokazuje nam drogę Maryi. Chciejmy zobaczyć tę drogę Maryi, drogę Kościoła, jako moją, osobistą, swoją własną, każdej i każdy z nas. Moją osobistą drogę do Boga, do świętości. Amen.